Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Co ja patrzę i dzisiaj znowu chciałbym się przyjrzeć pewnemu programowi w TV. Poprzednio był projekt Lady i to stosunkowo nowy program, natomiast dzisiaj myślę, że skupimy się na czymś, co już leci od bardzo dawna, bo Warsaw Shore, czyli właśnie nasz główny temat, ma tam ileś sezonów, już nie nadążam za tym, chyba 4 albo i 5, mniejsza. Tak jak wspomniałem, nadal tutaj obowiązuje zasada, że trzeba obejrzeć parę odcinków jakiegoś programu, czy serialu, czy czegokolwiek, żeby się wypowiedzieć na ten temat. I no, ja to uczyniłem, ale powiem Wam, że uznaję ten program za w sumie jedną z najgłupszych rzeczy, jaką widziałem w TV, a uwierzcie mi, że widziałem dużo rzeczy i nawet Celebrity Splash wydaje się całkiem sensowną rozrywką w porównaniu z Warsaw Shore, ale okej. Tutaj już na wstępie powiem, że jest to program ściągnięty, bo tam mamy jakąś jeszcze ekipę z Cardiff, czy tam Jersey? New Jersey, o tak. Ekipa z New Jersey. Ale te programy polegają mniej więcej na tym samym. No i teraz zrobili właśnie Warsaw Shore i żeby było śmieszniej, chyba żadna osoba, która tam uczestniczy, nie pochodzi z Warszawy. No ale to szczegół. Powiem Wam teraz, dlaczego jest to dno. Bo żeby to do czegokolwiek, znaczy, żeby jakkolwiek się do tego odnieść, warto byłoby porównać to reality show, tak mi się wydaje, że tak to można nazwać, do jakiegoś starszego reality show, które leciało w TV. Czyli na przykład do Big Brothera. Nie chcę tutaj bronić Big Brothera i mówić, że to była rozrywka na najwyższym poziomie i w ogóle no, bardzo ambitne dzieło. Nie. Ale są pewne rzeczy, które sprawiały, że Big Brother przyciągał w jakiś sposób uwagę i wiedziałem, dlaczego on przyciąga uwagę i jakoś to rozumiałem. Natomiast tutaj nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pierwsza rzecz, która na pewno wyróżnia Big Brothera odróżnia Big Brothera od Warsaw Shore, to jest jakiś cel. Wiecie, zazwyczaj w programach można coś wygrać. I tutaj nawet w Celebrity Splash, gdzie mamy głupie skoki do wody, jest jakaś nagroda bodajże charytatywna, więc tym lepiej. I w Big Brotherze też mieliśmy jakąś tam nagrodę, już nie pamiętam, chyba pieniężną, tak zazwyczaj było. No i wiecie, dawali tym ludziom różne zadania, oni tam knuli przeciwko sobie, to był ten cały pokój zwierzeń, gdzie typowano jakąś tam osobę, która miała opuścić program, no i im więcej głosów padło na tę osobę, tym większa była szansa, że ona ostatecznie odpadnie. Były tam jakieś decyzje i rzecz jasna, pewnie większość z nich była wyreżyserowana, ale może nie w takim sensie, że dali komuś kartkę ze scenariuszem i powiedzieli, masz powiedzieć to i to i uderzyć tego i tego. Tylko w reality show zazwyczaj jest tak, że stawia się człowieka w takim punkcie bez wyjścia, że daje się mu jakby kilka opcji, ale wybranie każdej z tych opcji kończy się dla niego porażką. Nie ma dobrego rozwiązania. Ale mniejsza. No, były jakieś emocje w tym. Widzieliśmy, że te osoby rzeczywiście o coś walczą. Natomiast w Warsaw Shore tak naprawdę nie ma żadnego celu. Jedyny cel jest taki, że ci ludzie przyjeżdżają do tej rezydencji, stawia się im alkohol na stół, każe się im jeździć po imprezach i to właściwie jest 80% programu. Co prawda, tutaj, żeby nie być stronniczym, no rzeczywiście też daje się im jakieś zadania, tylko że tam z tego co pamiętam jest tak, że oni mają jakiegoś tam menadżera i on im daje różne roboty, których oni się muszą podejmować. Tylko problem jest taki, że z tych robót absolutnie nic nie wynika. One
właściwie mogłoby ich nie być i ten program, znaczy nikt by nie zauważył, że one w ogóle się tam pojawiły. Nic z tego absolutnie nie wynika, tak jak wspomniałem. I też, tak jak wspomniałem, główny cel to jest oglądanie pijanych ludzi. I może niektóre osoby to śmieszy, znaczy nie wnikam, do wiadomo, że tam na imprezach, jak ktoś się mocno nawali, to można się z niego pośmiać, ale takie, wiecie, takie, znaczy opieranie głównego celu programu właśnie na tym, no to już jest przesada. No, druga sprawa i druga różnica zarazem, to uczestnicy. W Big Brotherze za dobór uczestników odpowiadał niejaki profesor chyba, profesor czy doktor, dobra, zobaczycie to sobie ten, jak wpiszecie jego nazwisko, ale powiedzmy, że profesor Godzic. I profesor Godzic to była taka osoba, która, nie wiem czy sama, czy z kimś, ale w każdym razie dobierała konkretne osoby, rozważała ich charaktery i właśnie dopasowywała ich do programu. I rzecz jasna, mieliśmy tam do czynienia z takimi skrajnościami, jak na przykład Jola Rutowicz, ale były też osoby, z którymi dało się jakoś utożsamić, które były no po prostu normalne w miarę, tak? I no, nie były tak całkowicie toksyczne, miały jakiś swój charakter. Z tego co pamiętam, pierwszą edycję Big Brothera wygrał jakiś właśnie zupełnie normalny gościu, ale wiecie, Big Brother leciał jak ja byłem w podstawówce, więc no to dosyć odległy czas, już nie pamiętam wszystkiego. W każdym razie rzeczywiście dało się tam znaleźć normalnych ludzi. W Warsaw Shore powiedzmy, że nie tyle nie ma normalnych ludzi, bo nie uważam, aby osoby, które, dla których impreza, nie wiem, ruchanie się i tak dalej było głównym celem życia, no były normalne, tak? No bo jednak, no to trochę, znaczy, no nie będę ich porównywać do zwierząt, bo trochę bym obraził zwierzęta w tej chwili, ale to jest takie zoo, nie? Że ciekawie się na to patrzy, ale potem właściwie, no, znaczy, okej, no to porównanie do zoo może nie było dobre, tak? No ale tak samo jak się ogląda, załóżmy, słodzie w klatce, tak samo ich się ogląda w telewizorze i mniej więcej na tym samym poziomie nadają, nie? Ale okej, jeszcze co do samych uczestników, mimo tego, że no właśnie ich jedynymi celami jest picie, przeklinanie i uprawianie seksu, to warto zaznaczyć, że żadna, przynajmniej takie jest moje zdanie, żadna z tych postaci nie ma absolutnie żadnej pozytywnej cechy, żeby powiedzieć, znaczy nie tyle nie ma żadnej pozytywnej cechy, co po prostu nie ma nic na tyle charakterystycznego, żeby jakoś się wyróżniała na tle innych. Bo z tego co widziałem, tam co sezon jedni odchodzą, drudzy przychodzą, są też takie osoby, które zostają i jakby są od samego początku, ale tak szczerze mówiąc, mimo że rozpoznajesz, że o, ten tutaj jest nowy, nie, bo nie widziałem jego twarzy, to nic się absolutnie nie zmienia, bo charakter każdego z nich jest dokładnie taki sam i jakby system wartości też jest dla nich taki sam. Także trochę mnie zadziwia fakt, że ludzie potrafią jako celebrytę odebrać kogoś takiego. Kogoś, kto ma właściwie to nawet nie jest celebryta, bo celebryta jeszcze musi coś tam robić, żeby się utrzymać. Znaczy też się opiera na takich, powiedzmy, słabych rzeczach, że o, tu pokażę dupę, to wszyscy mnie będą tutaj wielbili, bo przez miesiąc będzie o mnie głośno, potem nie wiem, potem sobie zrobię jakąś sesję czy coś i znowu będą o mnie gadać, potem tam, nie wiem, jakąś tam torebkę zareklamuję, tak? I wtedy o celebrycie mówią. Natomiast Trypson i Eliska, załóżmy, czy, znaczy, co się tak naprawdę z nimi teraz dzieje? Nikogo to nie interesuje. Oni tam
właściwie mieli swoje 5 minut i tego 5 minut nie dało się rozwinąć. To nie tyle, że oni się wypalili, oni nawet nie zapłonęli w tym sensie, tak? I no, osoba bez talentu raczej niczego nie zrobi, mimo że wiem, że też się ich jakby pcha dalej. Znaczy w Big Brotherze też tak było, że tam ten cały Klaudiusz w tyle zakupach Mango pracował, ta cała Manuela tam w Maratonie Uśmiechu, z tego co pamiętam, tworzyli jakieś słabe filmy typu Gulczas, typu Yrek i no, i to jakby było takie mozolne posuwanie swojej kariery do przodu, ale co myślę, że w przypadku Typsona i całej ekipy jest to jeszcze trudniejsze i oni jakby próbują coś tam tworzyć, jakąś muzykę czy coś, ale to jest tak słabe, że no, nie ma to zbyt wielkiego rozgłosu. Okej, w każdym razie myślę, że na tym mogę sobie zakończyć. Żegnam się z wami. No i oczywiście do następnego. I piszcie rzecz jasna w komentarzach, co sądzicie o tym zacnym dziele. No i do zobaczenia.